gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś odwiedzamy mistrzów Polski, Czech i Słowacji w kategorii intermistrzostwo w roku 2020, czyli hodowlę kolegów Krzysztof i Kamil Kosut. Nazywam się Kosut Krzysztof, to jest mój syn Kamil. Lotujemy w oddziale namysłu zrzeszających około 120 hodowców. Okręg Opole około 2000 hodowców, jak również region 5 zrzeszający około 8500 hodowców. Czyli oddział dosyć spory. Tak, dość duży. Wkładamy gołąbków około 7-6500 na loty gołębi dorosłych. No i mniej więcej tyle samo w lotach gołębi młodych. Także rywalizacja jest na bardzo wysokim poziomie, jak również na szczeblu oddziału, okręgu Opole, który jest bardzo mocnym okręgiem, i region 5, który zrzesza 7 okręgów w tym regionie. Tak. Kamil, tutaj pasja rodzinna. Mam rozumieć, że ty się dołączyłeś do tandemu lotowego. Tak jest, tak jest. No ja od najmłodszych lat, no tata już od 82 roku, ja zrzeszony jestem od 2004, no i od 2004 razem działamy w tandemie. Tak. Ty trenujesz też zawodowo piłkę nożną, więc stąd moje pytanie odnośnie właśnie prowadzenia hodowli. Czy to w jakiś sposób ci ułatwia podejście do tego? No na pewno. Moje doświadczenie już w piłce jest dosyć spore, już tam kilkanaście lat w tym jestem. No i to też przekłada się, jeżeli chodzi o treningi, o suplementację, to jest bardzo duże odzwierciedlenie. No wiadomo, obciążenia treningowe, wszystko to, co ja przeżywam co roku, mój sezon przygotowawczy i tak dalej, no stosujemy też u gołębi, no i to się sprawdza. Tak. I odnośnie właśnie sezonu przygotowawczego teraz już u gołębi, jak to u was w hodowli wygląda w tym momencie? No w tym momencie na pewno tak. No trzeba powiedzieć, że u nas gołąbki zimą, przez zimę nie siedzą, no tylko też staramy się je tak raz na dwa tygodnie wypuszczać na oblot. Wiadomo, no jest to trochę utrudnienie i trochę zagrożenie dla nich. No ale jak to mówi mój trener, żeby później wiosną nie ruszać z tej piwnicy, tylko żeby dojść na ten szczyt i trzeba ruszyć z tego pierwszego czy drugiego piętra w przygotowaniach. Wtedy jest łatwiej, szybciej dojść na ten szczyt ich formy, nie? Czyli systematycznie te gołębie są wypuszczane? Tak, jeżeli jest piękna pogoda, zwłaszcza w sobota, niedziela, kiedy jest dzień wolny od pracy, wiadomo, każdy z nas pracuje zawodowo, czy syn trenuje. Ja staram się około godziny 13, między 12 a 14, przeważnie jest to 13, sobota lub niedziela, kiedy jest piękne słoneczko, głodne, wypuszczam po to, żeby polatały troszeczkę skrzydła, rozprostowały worki powietrzne i bardzo szybko wołam, w związku z tym, że jest duże zagrożenie poprzez drapieżniki. Polatają około pół godziny, rozprostują skrzydła. Wiadomo, przed pierwszymi treningami podajemy dużo magnezu, po to, żeby nie nastąpiło zerwanie ścięgnień, włókienek. Także na karmę lub do picia podajemy różne środki, które powodują miękkość ścięgien skrzydła, żeby nie było zerwań, że wiosną potem ciągną skrzydła czy coś takiego. No dokładnie, no magnez, wapnie, no i przede wszystkim też myślę karmienie, żeby jak te gołąbki zaczynają treningi, no to nie karmić ciężką karmą, tylko lżejszą, żeby ta masa jednak ich była mniejsza. No, taki, nie zapasa. Nie to. Zapasa, to właśnie. Ociężały gołąb też ma ciężej później przy tych oblotach i niechętnie lata. No, dajemy taka. Dobrze, nieraz można powiedzieć bardzo dobrze, ale mało. No. Ale mało, czyli tak. Jest karma wydzielana. Wydzielana jest po prostu, żeby się najadły, tak. Były syte. Nie dajemy objętościowo. No, ja mówię, jak ktoś lepiej zjeść schabowego i z dobrą sałatką, aniżeli
kilogram ziemniaków lub klusek, prawda? Tak, jeśli przekładając to na człowieka. Znaczy, tak, czyli te gołębie są cały rok praktycznie, można powiedzieć, trenowane. I jeśli chodzi jeśli o... pogoda ku temu. Tak, jest, jeśli jest pogoda. I jeśli chodzi o karmienie w tym okresie zimowym, one cały czas dwa razy jedzą. Tak, no, przeważnie dwa razy dziennie jedzą. Jedzą dobrze w okres pierzenia i okres zimowy, nie jest, że są głodzone, jedzą dobrze. No tak jak tata powiedział, dobra karma idzie, no ale ilość nie jest ten. No wiadomo, są mrozy, trzeba im dodać, tak? Trzeba dodać, żeby te gołębie jednak miały ten komfort, nie? Czyli jedzą dobrze, ale karma nie zalega w karmie. Nigdy. No, tak prowadzimy hodowlę, że i w czasie lotów, i w czasie tej przerwy karma u nas no, nie leży. No, jedzą dosyta, karma jest sypywana i tak to wygląda. A jeszcze odnośnie wyników chciałbym poruszyć temat, bo w tym roku to taki, można powiedzieć, wasz największy sukces, ale na przestrzeni tych ostatnich lat te wyniki naprawdę były na bardzo wysokim poziomie cały czas. No tak, jeżeli można powiedzieć, no to ostatnie 11 lat od 2009 roku jesteśmy cały czas w czołówce okręgu Opole, cały czas w regionie piątym, no w Polsce tak samo, jeżeli chodzi o te 11 sezonów. 46 razy pierwszy konkurs w oddziale przez te lata, 63 razy tytuł mistrza, tylko mówię mistrza oddziału, to jest przez te 11 sezonów, 9 razy tytuł supermistrza oddziału namysłów. To w regionie piątym mieliśmy tytuły mistrza w kategorii B w 2010, mistrza w kategorii B w 2013, w 2012 byliśmy pierwszym wicemistrzem w kategorii B. No jeszcze można by być 17, drugi wicemistrz w GMP, no ale w tym roku taki najlepszy nasz rok, nie? Najlepszy rok. I mówisz właśnie, że od 11 sezonów, czyli 2009 rok był taki przełomowy. Tak. Co się wtedy wydarzyło? Jakieś nowe gołębie czy inne podejście do hodowli? Myślę, że też gołąbki wtedy, co nam także zazębiło, no plus podejście do hodowli, nie ma co ukrywać. No ja już mogłem, 2009 to już mogłem więcej, 16 lat mogłem więcej tacie pomagać przy hodowli, miałem większe pojęcie, no i trochę odciążyłem tatę z tymi treningami, z tym wszystkim. Okres mój, gdzie chodziłem jeszcze do szkoły, czyli byłem na miejscu te ostatnie lata. I no i to myślę zaważyło, gdzie tak trochę pozyskaliśmy wiedzę na temat totalnego wdowieństwa. Więcej jak to, czasu poświęcało więcej się czasu, gołębie, tak? No i też materiał, tak to nie materiał ma materiał i systematyczność, prawda? No właśnie. Czyli w czasie sezonu gołębie z jakiej pozycji będą startować w tym roku? No z dołu, te gołąbki z dołu, czyli na takie dalsze dystanse na pewno będą. Trzy pierwsze loty to są od młodych, to jest mur beton, no, nie, na tą chwilę są dopiero sparowane, jeszcze nie mają jajek. Jeżeli chodzi o gołąbki lotowe z góry, no myślę, że po pierwszym locie nastąpi już, wrócą z pierwszego lotu i gołębnik będzie wyczyszczony z młodych i tak dalej. Na pierwszy lot, no tak przewidujemy, że pójdą jeszcze od młodych. Czyli od dlatego jeszcze tutaj dodam, dlatego jeszcze pójdą od młodych, w związku z tym, że bardzo okres początkowych lotów wpływa na bardzo duże straty, zwłaszcza w gołębiach rocznych, dlatego wkładanie ich bezpośrednio przygotowanych bardzo dobrze roczniaków powoduje duże straty u hodowców, dlatego chcemy tego uniknąć, aby ten ciąg był jednak jeszcze do młodego, do gniazda, gdy on się zapędzi, jeszcze będzie ciągnął do młodego, do samiczki czy odwrotnie. Wpływa to, że jest bardziej ambitniejszy i nie tak szybko załamuje się, bo wielu hodowców od razu albo na sucho, zwłaszcza chodzi mi o gołębie roczne, na sucho albo już na pełne wdowieństwo wytrenowane, jeżeli one trafią w pewien korytarz, zabierze się, nie ma szans, żeby wracały. I potem trzy pierwsze loty, każdy mówi stare, dorosłe gołębie super, ale bardzo duże straty. Raz, że jest zimna wiosna. Drzewa są niezazielenione, niskie temperatury, one idą, że tak powiem, ostro. I przepadają. No i inna pozycja też dla tych roczniaków, tak. Nie? No wiadomo, młody to leci z siodełka, cela. Jednak dużo zmian dla niego. I on się musi przystosować, dlatego staramy się pierwsze loty, jeśli chodzi zwłaszcza o gołębie roczne, no i jak również dorosłe też lecą jeszcze do młodego pierwszy lot, gołębie przygotowane na krótkie trasy, a na długie dystanse będą trzy loty jeszcze na obrotówce. Tak, czyli... Po to, żeby później złapały formę, bo wiadomo, sezon 2021 jest bardzo, sezonem będzie wymagającym. W naszym oddziele lecimy 15 lotów, w tym 6,
6 długich, 4 500-ki, 2 maratony i dodatkowo Bruksela, ale tylko dla hodowców, którzy chcą. Nie mamy tego w planie. Czyli nie ma do oddziału? Nie ma do oddziału, po prostu żeby tak. Tak. Tylko tak. Kategoria CM, okręg Opole również w kategorii CM. I jeszcze chciałbym właśnie nawiązać do parowania. Rozumiem, że gołębie roczne będą rozłączone, po prostu wrócą z lotu od razu do cel już wyczyszczonych. Jeżeli chodzi o górę, to tak. Tak, o górę. A jeśli chodzi o te gołębie starsze, to one będą miały jeszcze możliwość zniesienia drugich jajek, czy będą rozłączone? Nie. Zawsze przed, już jak, no wiadomo, gołąbki dorastają młode, to tam jak zaczynają już pędzić na drugie jajka, rozdzielamy i z obiegówki to się odbywa u nas, nie? Także w ciągu wieczorem, w nocy, po treningu na noc z młodymi zostają samiczki, a w ciągu dnia opiekują się młodymi samczyki. No i tak... wtedy też przy tych zmianach jest możliwość tych gołębi przetrenowania. Przetrenowania. Nie? No. I jeśli teraz chodzi o karmienie podczas właśnie lotowania i tej metody obiegowej, czyli z gołębiami młodymi, one są karmione 2 razy dziennie, więcej, jak to wygląda? Z młodymi, jeżeli chodzi, są młode na gołębniku, to wręcz powiem, że karmimy nawet te gołąbki 3 razy dziennie, ponieważ rano główną karmę stare zjadają i karmią młodych, więc trzeba niestety dosypać, żeby też gołębie lotniki coś miały do zjedzenia, prawda? I koło godziny 15, kiedy wracam z pracy, również następuje drugie karmienie i później po treningu, po oblotach kolejne, trzecie karmienie. Dajemy mniej, ale częściej po to, żeby wyjadały. Wiadomo też, tutaj trochę tak jest zmienność dla tych gołębi karmu, no bo te gołębki, które mają nakarmić młode w tym czasie, dostają grubą karmę, a te, co siedzą na boku, na tej obiegówce, przygotowane są już do wypuszczenia na trening, dostają dietę, żeby ten trening jednak one też nie odbyły ociężałe, także one lżej. Te, co siedzą, mają odbyć trening, a te, co mają, karmią w tym czasie młode, no to wiadomo, że młode nakarmić, to muszą dostać tą karmę rozpłodową mocną. A przekarmiamy gołębie, które idą na trening, czyli po prostu rano idą samczyki, są delikatnie po to, żeby dłużej trenowały, bo jeżeli są głodne, jak się wylecą, zrobią 3-4 kółka i od razu pchają się po to, żeby najeść się i nakarmić młode, więc delikatnie je przekarmiamy. Gołębie przed treningiem, że tak powiem, 30% dostają karmy, w ten czas chętniej trenują. No a ile wylatają kilometrów wokół domu lub na wywózkach, niestety, ale bardzo dużo razy wywozimy, zwłaszcza gołębie roczne, wręcz nawet do 10 razy, stare delikatnie 3 razy. Po przed, to, żeby sezonem. Przed sezonem. Tak. Roczne wywozimy bardzo dużo. A już w trakcie sezonu? Sporadycznie. Sporadycznie, no jak pogoda pozwoli, jak taki się lot szykuje, że jest im to potrzebne, to tak. To szczególnie przed tymi, mówię, pierwszymi lotami są jeszcze wywożone i przed tam 300-kami to tak. No przed lotami dłuższymi te gołębie nie są już dodatkowo motywowane, one już muszą pokazać klasę same z siebie, tak, na takim locie. Tak. Zbyt mocna motywacja powoduje to, że one się po prostu podczas lotu trudnego, nieraz 500 setki trwają 7, 7,5 godziny, wypalają się, starczy im paliwa, motywacji do 500, do 450-500 kilometrów i nieraz słabną. No dlatego mówię, no przy takich lotach myślę, że motywacja jest niepotrzebna, a tym bardziej może zaszkodzić nawet. Czyli bardziej to zależy od zdrowia i od samego gołębia niż od... Tak, no to już jest, jak jest, mówię, 500 pod wiatr, taka mocna 7,5-8 godzin, no to już no to gołąb musi pokazać to co jest tutaj. W 2020 roku było tak, że maratony, można powiedzieć, mieliśmy łatwiejsze aniżeli 500-ki, bo w tym samym czasie lądowały gołąbki z maratonów jak z 500-ek, bo były pod wiatr i inne rzeczy. No właśnie, pod wiatr 500-ka to jest praktycznie, można powiedzieć, 8 godzin lotu. Tak, tak, no tak, tak było. Czasem maratony są 7-godzinne. Zgadza się, dlatego właśnie mówimy, że wszystko zależy od charakterystyki. A teraz jeszcze chcę przejść do tematu, jak już te gołębie są na wdowieństwie, bez młodych. Jak wygląda karmienie? Czy to jest jakiś system trzyfazowy u was, czy... No trzyfazowy, no nie stosujemy karm trzyfazowych, ale jest tam, że tak powiem, ten podział jest, tak? No wiadomo, jak zawodnik po wysiłku dosyć mocnym, tak samo u nas gołębie, te pierwsze 2 dni, czyli niedziela, poniedziałek, jest karma mocna na odbudowanie tych gołębi, tak? Jak najszybciej, żeby powróciła ich masa, to też są też suplementy dodawane białkowe wtedy, żeby ta masa gołębia jak najszybciej wróciła do takiej użyteczności, tak? Żeby on mógł już od wtorku zacząć nam fajnie trenować, tak jest. No i później w zależności, cały program jest układany u nas z dnia na tydzień, w zależności jaki lot czeka go, jaka odległość i po jakim locie jest. No właśnie, tak. To jest tak,
Także to mówię, no jak ktoś nas pytał o gotowe programy, nie mamy takich gotowych. My na bieżąco śledzimy pogodę, konsultujemy to ja z tatą, jak to zrobić, jak gołębie wyglądają, no jak w ogóle gołębie mają masę, tak? Od tego zacznijmy, no. Bo czasem są takie loty nawet 300. 300 jest 4,5 godziny, prawda? Tak. I trzeba je bardzo dobrze przygotować, no i... jak na 500 na maraton, prawda? Tak, no. A są 500 z silnym wiatrem, że prędkość jest 1700, 1800. No i on to nie potrzebuje. Nie tak? Potrzebuje. Dokładnie. Czasem nie ma, jest nie odwrotna sytuacja, gdzie ten gołąb przychodzi praktycznie z taką samą masą. Oczywiście, oczywiście. Tak, i co mogę go odbudowywać, co mu dawać dobrą karmę, jak go praktycznie nie... Roznosi go energia. No, nie zwrócił. A ta końcówka tygodnia, jak wygląda? No końcówka tygodnia jest, już mówię, no to jest karma lotowa, jest, jeżeli lot ciężki się zapowiada, dodajemy słonecznik, do tego dodajemy konopię, to żeby tą masę jak nabrał, tak? Jeżeli chodzi o maraton, no to maraton przygotujemy, czy jest cięższy, czy jest łatwy, to przygotujemy mocno gołębie, bo to jest dwa dni w kabinie. Kabina jednak bardzo dużo wyciąga z gołębia, nie? Podstawą jeszcze, co mogę dodać, że na loty trudne, czy to maraton, czy 500, dodajemy, że tak powiem, dużo nasion i dodatków tłuszczowych, ponieważ pierwszą rzeczą, którą jest, to gołąb spala tkankę tłuszczową. I nie dopuszczamy do tego, żeby jak najmniej spalił tkanki mięśniowe, bo potem bardzo ciężko go jest odbudować. Jeżeli gołąb idzie na lot trudny, 7-8 godzinny, idzie lekki, on się wypala, potem bardzo ciężko go odbudować. A wiadomo, że podczas lotu spalana jest najpierw tkanka tłuszczowa, a następnie dopiero tkanka mięśniowa. Więc wielu hodowców mówi, że im gołębie przylatywały, na przykład lądując, przewracały się po klapie. My czegoś takiego raczej... No, nie mamy w swojej gołębi normalnie, wiadomo, skrzydełka są opuszczone, ale żeby się tam przewracały, to nie ma czegoś takiego, żeby były wypalone do końca i potem przez 2-3 dni spały w ogóle, nie były do życia, prawda? Wtedy raczej już ciężko je na ten kolejny lot oczywiście przygotować. No na pewno, no to zaczynamy właśnie tą pracę, nie od takiego, że gołąb jest gotowy, żeby go szykować następnego lotu, no tylko jednak więcej trzeba poświęcić na odbudowę i to, co z tym się wiąże, no ten tydzień nam ucieka, nie? Czyli najważniejszy w zasadzie dla Was okres to jest ten okres po locie, odbudowa. Tak, no to na pewno, tak. To jest najważniejsze, tak. To, co tam później, jak mówię, niektórzy mają cudowne środki nic nie dadzą, jak gołąb nie jest odbudowany, nie trenuje z ochotą, tak, no bo taki zajechany gołąb nie będzie trenował. Co jeszcze możemy dodać tutaj, jeszcze dostosować, nigdy po locie w poniedziałek nie trenujemy gołębi, gołębie odpoczywają. W poniedziałek po locie wieczorem mają taki, można powiedzieć, delikatny rozruch, żeby tylko skrzydełka wyprostowały. Jak również nigdy nie trenujemy gołębi w piątek, dzień przed wkładaniem. No i to mówię, to jest stricte odniesienie do sportu, do mojego przygotowania, czyli po wysiłku, jeszcze z regeneracji, później jest lekki rozruch, no i później przez tydzień pracujemy, wiadomo, środa to jest taki dzień, gdzie można dłuższy trening zrobić, tak jak u mnie jest dłuższy trening, my często wtorek, środa trenujemy dwa razy dziennie, jeżeli chodzi o piłkę, dlatego my gołębiom wydłużamy też te treningi, żeby one wtedy mogły popracować, potrenować, no a później im bliżej jest zawodów, czyli tak jak w moim przypadku, im bliżej meczu, te obciążenia spadają, aż w piątek jest znowu wyciszenie tego, spokojny rozruch, tam oblot nie trwa długo, mówię, żeby one tylko się przeleciały, one już mają akumulować tą energię na zawody. No tak, właśnie czasem regeneracja jest ważniejsza od treningu. No tak, dobra regeneracja to też trening, nie? I tylko chciałbym jeszcze tutaj dodać jedną rzecz i przejdziemy potem do tych lotników, gołębników, że nie wymuszamy treningów naszym gołębiom. Po prostu jeśli mają ochotę, są zdrowe, trenują 45 godzin, a dla mnie wystarczy jaką 45 minut polata rano i wieczorem na bardzo dużej prędkości, daje mu to dużo więcej, aniżeli strasząc go piłkami czy czymś tam, chorągwiami, no, żeby szłapał, godzinę szłapał, będzie tak, w koło, tak, to tak, nic tak nie daje. Na siłę. Zdrowy gołąb sam trenuje, sam odchodzi, to mówiłem w tym roku mówiliśmy tak, że gołębie nam odchodziły od domu, wracały, odchodziły, wracały, także one same miały tą potrzebę trenowania, tak? No. Można uznać to za oznakę formy. Tak. Tak, jak wdowce tak trenują, tak, odlatują od domu, wracają pojedynczo. Tak. Porozrywają się. Porozrywane, tak. Wtedy jest jak dobrze. Jak samoloty, prawda? Tak, wtedy jest dokładnie dobrze. To jest dobrze. Tak. No. Także teraz może jeszcze chciałbym zapytać o suplementy, o dodatki jakieś do karmy, do wody w ciągu tygodnia, jeśli chodzi o loty. No to tak, no to tak jak mówiliśmy, na początku to są te dodatki białkowe, tak, na odbudowę, no później stosujemy dodatki też jodowe, stosujemy energetyczne typowo takie dodatki, to zakwaszacze też, tak, oczywiście,
No, różnego rodzaju, mówię, te im bliżej tygodnia, tym takie bardziej energetyczne, nie? Rzeczy. Im bliżej końca. No i też tutaj dodam, co 2 lub 3 tygodnie, no niestety z największym utrapieniem naszym jest trichomonadoza i kokcydioza, ponieważ gołębie przebywają w kabinie, mają kontakt z innymi. Po prostu, jak to się mówi, niedziela, wieczór i cały poniedziałek w kierunku trichomonadozy sukcesywnie, w zależności jak loty, przeciwdziałamy właśnie temu najgorszej zakale naszej, jaka jest po prostu poprzez pojenie w kabinach i innych rzeczy trichomonadoza, bo tam sobie tak pięknie ten rzęsistek pływa, tak. Prawda, i gołębie zdrowe czy chore zarażają. I gołębie, no niestety, no, trzeba przeciwdziałać temu. To też wykonujemy badania, prawda, wymaz z woli, posiewy, badanie kału czy coś, a zwłaszcza po maratonach. Maraton, przylatują gołębie z maratonu, to już czerwona żarówka nam się świeci, że trzeba po prostu szybko przeciwdziałać, bo wiadomo, 2 dni w kabinie, kontakt, jedzenie, ziarna z klatki czy z karmiczka i pojenie. Maratony to jest... Tak, ale to są jakieś rzeczy ziołowe, czy raczej już lekarstwo? Lekarstwo. Typowo lekarstwo na trichomonadozę, kokcydiozę. Tak, to tak już jest. Także jeszcze zanim przejdziemy do prezentowania gołębi, to chciałbym dopytać o wyniki w tym sezonie ubiegłym, bo powiedziałem tylko o tym Mistrzostwie Polski w Intermistrzostwie. I międzynarodowe jeszcze. Tak, międzynarodowe mistrzostwo, ale jeszcze tych wyników trochę było innych. No zgadza się, tak. Oprócz tego mistrza w intermistrzostwie, no to zdobyliśmy dużo czołowych, dużo tych pucharów nazbieraliśmy, tak? Zaczynając od oddziału, no to jest 11 razy zdobyliśmy tytuł mistrza oddziału w różnych kategoriach, A, B, C, D, M, no mistrzostwa i tak dalej. 11 razy mistrz, 2 razy wicemistrz, tak? Jeżeli chodzi o Okręgopole, 14 oddziałów Okręgopole z Rzesza, prawie 2000 hodowców, zdobyliśmy tytuł mistrza w mistrzostwie tradycyjnym, mistrza w kategorii C, mistrza w kategorii D, mistrza w intermistrzostwie, mistrza w GMP, pierwszego wicemistrza w kategorii B, no oraz czołowe lotniki. Pierwszy lotnik kategorii C, pierwszy lotnik kategorii M, pierwszy lotnik kategorii Sport H, drugi lotnik kategorii Sport H i drugi lotnik kategorii Sport D. W regionie 5 też byliśmy w czołówce, też zdobyliśmy tytuł mistrzowski w kategorii intermistrzostwo, mistrza z regionu w kategorii Sport D. Drugiego wicemistrza w kategorii GMP oraz drugiego wicemistrza w kategorii C oraz drugiego przodownika w kategorii B. I drugimi supermistrzami regionu 5 zostaliśmy. Tak, jest na Rzesza 7 okręgów. Na 7 okręgów, który region 5, 7 okręgów Rzesza, my zdobyliśmy tytuł drugiego supermistrza, czyli wszystkie kategorie, wszystkie no, te klasy, kategorie. Drugi supermistrz, tak. Okręgopole zostaliśmy też supermistrzem Okręgopole, tak, jeżeli można dodać. No i w Polsce, tak. W Polsce, no oprócz tego tytułu mistrzowskiego w intermistrzostwie, zdobyliśmy tytuł 8 przodownika w kategorii B, 11 przodownika w kategorii GMP oraz 16 przodownika Polski w kategorii C. No i taki... W top 24 razy. Tak. No oraz nasz gołąb olimpijski też, tak? Trzeci lotnik Polski w kategorii Sport H. To jest taka najświeższa informacja, co jeszcze za sezon 2020 zdobyliśmy. Tak. Także tych wyników było bardzo dużo w tym roku. Sezon no tak, mocny. Tych pucharów sporo. Tak. Tak. A no, jeszcze chciałbym przejść do tematu gołębnika. Jak on tutaj wygląda i coś odnośnie wentylacji. I na temat właśnie tutaj wolier dla samic. Może pan Krzysiek? Tak jak widzimy, gołębnik nasz jest ułożony wylotami na południe. Jest gołębnik docieplony styropianem po to, żeby go wychłodzić wewnątrz. Te ściany są docieplone piątką styropianem i położony jest na to tynk specjalny, który nie przepuszcza wody, biały, który odbija ciepło. Dach natomiast jest przykryty dziesiątką styropianem, który też nie powoduje przegrzanie. W wyniku tego, że w okresach czerwiec, lipiec są bardzo wysokie temperatury na zewnątrz, w naszych gołębnikach jest temperatura, że tak powiem, znośna, gołębniki nie są przegrzewane, gołębie nie dochodzą nam bardzo szybko do formy, nie przepierzają się, trzymają tą formę i pióra do końca sezonu. Wiadomo, w okresie też lotów gołębnik przyciemniamy żaluzjami po to, żeby nie dobiegało słońce zewnętrzne.
jak również treningi młodych wokół domu nie denerwowały, nie stresowały głównie samczyków. Natomiast samiczki przebywają na wolierze cały dzień po treningu, są, że tak powiem, przepędzane na wolierze, gdzie ładnie siedzą sobie na drążkach. Założona jest taka siatka maskująca, która też w jakiś sposób promienie słoneczne przytłumia. No i wietrzne przede wszystkim, bo to jest przeciwwiatrowa. Jest powietrze, natomiast u wdowców powietrze wchodzi równo z podłogą zimne i po środku wychodzi na zewnątrz, na boki, nie mamy kominku, mamy boczną wentylację. No to tak jak mówiłem, można też pokażemy to w środku. No i ważne też, w maju, gdzie są niskie temperatury, mamy w gojemniku zamontowaną płytę grzewczą, czyli te gąbki tam im docieplamy trochę, no jak są takie zimne wieczory. Zimne noce docieplamy, żeby nie straciły formy. Tak. Dogrzewamy w ten czas, jeżeli gołąb jest zdrowy, wiadomo, rano, jeżeli wchodzi się do gojemnika, jest puch, jest kał, takie kuleczki, wiadomo, że jest zdrowotność, a puch jest objawem zdrowotności przede wszystkim i twardy kał. Jeżeli jest miękki kał, rozlazły, coś się z gołąbkami nie tak dzieje, nie ma puchu, czyli jest już sygnał, że coś jest nie tak. Że trzeba reagować. Trzeba reagować, tak jest. Jeszcze chciałbym zapytać odnośnie gołębi, które się u Was znajdują na rozpłodzie i no i gołębie lotowe. Z czego te gołębie się wywodzą, no, które się najlepiej u Was sprawdzają? No tak, mamy u nas w hodowli mamy takie dwie sprawdzone linie, które u nas to jest sprawdzone, czyli trzy pokolenia z tych gołębi wygrywały dla nas loty, tak? Trzy pokolenia. Mamy linię złotej pary, jest to linia od Air Campa, którą w 2003 roku zakupiliśmy w Owigorze w Panderozie. W Opolu. Samczyk z tej złotej pary to jest 100% Jansen, wywodzący się z linii Famuse 05, a matka to jest 100% Wanlun, wywodząca się z Chicago, tak? I ta nasz złota para, jej dzieci i wnuki zdobyły u nas tej dzieci i wnuki złotej pary 16 razy pierwszy konkurs. No, druga nasza taka para topowa to jest para zwycięzców, my nazywamy ją zwycięzców okręgu Opole, tak? Bo to jest samczyk 10050, który był pierwszym lotnikiem kategorii sport H w okręgu Opole i samiczka to 10020, która była pierwszą lotniczką kategorii sport A w okręgu Opole. No i nie dość, że super lotniki, złączyliśmy je razem i znowu ich dzieci i wnuki zdobyły u nas 11 razy pierwszy konkurs, tak? To są nasze, i to jest trzy pokolenia co najmniej, tak? Jak mówimy. 11 to jest do wnuku, ale już prawnuki u nas też zdobywają pierwsze konkursy, także to są trzy pokolenia i to są dwie linie sprawdzone. No i do tego, że tak powiem, dochodzą nowe linie, tak? Bo można powiedzieć, jest nowa linia świeża, która u nas bardzo dobrze zaczyna prosperować, to jest linia 3-7, czwarty lotnik polski w kategorii Sport C, 12 z groszem koeficjent, wybitny samczyk, 4 razy pierwszy konkurs w oddziele. No, bardzo... Z maratonów i długich, ciężkich. Tak, z maratonów potrafił wygrywać pół godziny na przykład w oddziele, z okręgu Opole wygrał z maratonu. Także no, pokażemy go później, to o nim też coś napomkniemy, a jego linię otworzyła nam się niedawno, bo dopiero niedawno zaczęliśmy zostawiać jego dzieci do rozpłodu, bo to on był lotnikiem, ciężko po lotniku było hodować, no ale w 2018 roku postanowiliśmy zostawić jego dzieci i już w 2019 roku, czyli po pierwszym roku ciągnięcia po jego dzieciach, drugi lotnik oddziału namysłów i czwarty lotnik oddziału namysłów na młode 6x6 konkursów to są wnuki 3-7 i te same gołębie powtórzyły wyniki na roczniaka w tym roku, w 2020, gdzie były naszymi najlepszymi roczniakami, zdobywały czołowe konkursy, szczególnie z lotów, no, które były wkładane tak do 300 km, to z tych lotów zdobywały czołowe konkursy. No właśnie jeszcze temat gołębi rocznych chciałbym poruszyć, jeśli chodzi o lotowanie rocznymi. Rozmawialiśmy wcześniej, że nie nadwyrężacie ich jakoś tak mocno. Nie piłujemy gołębi rocznych, ponieważ zażynanie młodego zawodnika powoduje to, że on jako potem 2-3-letni gołąb nie potrafi się odnaleźć. Dlatego rocznymi gołębiami lecimy wszystkie loty do 300 km. 500-ki, jeżeli są lekkie z wiastrem, to wkładamy tylko samiczki. Ale dlatego nie piłujemy, dlatego, bo masę w ten czas na tych trudnych lotach wylatuje dobrych roczniaków, ginie, nie powraca. Tak, szczególnie te czołowe roczniaki czołowe, wtedy. Czołowe, szybkie, zażynają się, więc... Nie lepiej... potrafią jeszcze tego rozłożyć. Jak tak, pozwalamy im się po prostu zestarzeć i wówczas, jeżeli zostaje mi po sezonie przykładowo
25 czy 30 roczniaków, no to ja mam 30 w miarę dobrze przelotowanych dwulatków w przyszłym sezonie. A od dwulatka wymagamy wówczas wszystko. A jeżeli ja je wyniszczę na roczniaka, zostaje mi 10 dwulatków, automatycznie rocznik nam ucieka. Także że tutaj zalecamy, znaczy no proponujemy, aby nie piłować młodego organizmu. No tak, no, każdy u nas rocznik jest prowadzony przyszłościowo, tak? Zaczynając od gołębi młodych, to nie jest, że one mają zrobić wynik na młode i to nas satysfakcjonuje. Nie, my patrzymy przyszłościowo na gołębia, dlatego na młode one są przygotowane tak, że lecimy bardzo dobrze w oddziele na młode tak samo, ale nie kosztem wyniszczania gołębi, bo te same gołębie, które są czołowe w oddziele, tak jak mówiłem, drugi, czwarty lotnik, pierwszy lotnik, młody oddział, powtarzają to na roczniaka, czyli one nie zostały wyniszczone już, bo my myślimy o nich przyszłościowo. Tak samo myślimy o roczniakach. Nie zażynać go, ale on ma złapać już obycie z lotami, ma złapać te doświadczenia i ma pokazać klasę na dwulatka, tak? I później 3, 4, 5, 6-letnimi gołębiami jeszcze lotujemy, tak, prawda? Jest, tak jest. No w tym roku pierwsza lotniczka kategorii maraton w okręgu Opole to 6-letnia samiczka. 6-letnia samiczka. No. Możecie sobie w zasadzie pozwolić na oszczędzanie tych rocznych, bo w drużynie 50 do GMP są tylko dwa roczniaki. Na ten rok. W tamtym roku było 5, w tym roku 2. W tym roku są 2. Także no to one się uczą. One mają czas, żeby pokazać jeszcze swoją klasę. No i też wiele gołąbków jest starszych z 17, 18, 9 rocznika, które daliśmy poza 50. No ustawiliśmy dwa roczniaki, zobaczymy, czas pokaże. A przeważnie będzie tak, że te poza 50 też będą siadały, ale trudno. Mając na spisie około ponad 100 gołębi, trzeba wybrać najlepszą 50 i wybraliśmy, staraliśmy się najlepszą, czyli mamy bardzo dużo gołębi z 18 roku, z 19 roku, 2-3-letnich. No na te gołębie liczymy, no zobaczymy, tak, czas pokaże. No na tą chwilę mamy gołąbki 7 dni, nie, 5 dni. Dzisiaj jest 5 dzień w parach, także widać, że one już sobie celki spokojnie poobierały, siedzą, no i czekamy na jajka. No i te gołąbki, jak wspominałem, 3 pierwsze loty pójdą od gołębi młodych, z obiegówki. No i tak będziemy je przygotowywać do sezonu. Liczymy na nie, na późniejsze loty, czyli jak już wejdą te loty, jak to się mówi, najważniejsze w sezonie, czyli 500-ki, no to liczymy na te gołębie, liczymy tu, że w końcówce, tak jak w tym roku, tak w następnym roku będą pokazywać swoją klasę. Tutaj chcielibyśmy zaprezentować dwie samiczki, które, że tak powiem, ciągnęły naszą drużynę do zdobycia tego tytułu w intermistrzostwie. Tu jest samiczka 2046, która między innymi w tym roku wygrała lot z maratonu pierwszego Bad Badheim 753 km. Zdobyła pierwszy konkurs w oddziele, pierwszy konkurs w rejonie, a w okręgu Opole na 15 tysięcy gołębi była szósta. No oraz inne czołowe konkursy w oddziele, które pozwoliły jej zdobyć też tytuł drugiego lotnika okręgu Opole w kategorii Sport H w tym roku. No jest to bardzo, bardzo fajna samiczka. 15 w Polsce ogólnie w sporcie. Tak jest. 15 w Polsce w sporcie H za 2 lata. Za rok. Sport H to jest rok. Za rok, przepraszam. Tak, tak. No i ta samiczka wywodzi się z naszych lotników. No mówię, jak większość naszych gołąbków wywodzi się po lotnikach, dlatego dbamy o te lotniki, wycofujemy do rozpłodu zasłużone, no i po nim ciągniemy. Czyli jej ojciec, 530, czołowy lotnik oddziału, nas bardzo dobrze siadał z lotów, szczególnie 500 i zwyż. Między innymi tam ma drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty konkurs na oddział, a jej matka, też nasza bardzo dobra, zasłużona lotniczka 7714, czyli 7714. Bardzo dobra lotniczka oddziału, też czołowe konkursy, tam trzeci, czwarty, piąty, szósty w oddziele namysłów, ale znowu jej matka była bardzo dobrą lotniczką w lotach krótkodystansowych. Także połączyliśmy długodystansowca z krótkodystansowym, no i wyszła nam 46, która jest uniwersalną samiczką, bo potrafi siadać czołowo i z krótkich lotów, i z lotów maratońskich. Teraz druga samica. Druga samiczka. 79-55 jest najlepszą lotniczką okręgu Opole w kategorii C. Tak. Dużo czołowych konkursów, tak samo w tym roku ta samiczka. Oprócz tego, że jest pierwszą lotniczką okręgu Opole w kategorii C, jest także drugą lotniczką okręgu Opole w kategorii Sport D, czyli za 2 lata. No, to jest samiczka z 17 roku, a 2 lata już siada czołowo na oddział, dużo czołowych konkursów. No i co można powiedzieć o jej pochodzeniu? Wywodzi się z Belgii 605. Jej matka w tym roku zajęła
pierwsze miejsce w kategorii M, w okręgu Opole, czyli córka, czyli ona 79-55, pierwsza lotniczka kategorii C w okręgu Opole, a jej matka Belga, pierwsza lotniczka okręgu kategorii maraton z koeficjentem 3-0. No, jeszcze taka ciekawostka, drugi maraton, ciężki maraton u nas, pierwsza siada matka, czyli Belga, druga siada jej córka, czyli 79-55 i to są drugi, trzeci gołąb oddziału, drugi, trzeci gołąb regionu. No i w okręgu chyba to był czwarty i szósty gołąb w okręgu Opole. Także mówię, no wybitne gołębie i co najważniejsze, tworzą nam rodzinę i dziedziczą cechy dalej. Teraz przeszliśmy do gołębnika rozpłodowego, nowego gołębnika rozpłodowego. Tak jest, ten gołębnik w tym roku powstał, no mamy tutaj 20 par naszych gołąbków. No jak widać, celki dość spore, cele są spore, ponieważ gołąbki do momentu naniesienia pierwszych jaj siedzą zamknięte, nie? No to jest z rusztem, żeby nam było łatwiej tutaj, jeżeli chodzi o czystość w tym gołębniku. Na tą chwilę młódki mają około 2-3 tygodni. Jest to nasz pierwszy lęk młodych, nie? Tak, że wychowują, tak jak widać, są dwie miski, młode znosimy na dół, drugą miskę stawiamy do góry, gdzie nanoszą sobie drugie jajka, żeby to nie kolidowało, żeby młode nam nie wyrzucały tych drugich jajek z miski. No to jest właśnie nasz najlepszy w sumie lotnik przez te wszystkie lata, 3-7. Ten gołąbek zdobył 5 razy pierwszy konkurs w oddziele. No wszystkie wyniki, które ogólnie piszemy w rodowodach czy przy gołębiach, to są, żeby hodowcy wiedzieli, to są bez dubli. My nie uważamy takiego czegoś jak duble. Jeżeli zamieszczam w rodowodzie czy przy gołąbku wyniki, to są wyniki z oddziału, a jeżeli to jest z lotu okręgowego, no to wtedy dopisuję, że to jest okręg. Między innymi ten gołąb zdobył pierwszy konkurs z lotu okręgowego w okręgu Opole na ponad 7,5 tysiąca gołębi z maratonu, 750 kilometrów, tak? Oprócz tego dwa razy zdobył jedynkę z 300 i raz z 500. W kategorii sport C uzyskał wynik 12 koeficjent i to był czwarty lotnik polski. No taki był rok, że ten koeficjent dał mu czwarty wynik w Polsce, no a na olimpiadzie też by był czwarty wtedy. Tak, na olimpiadzie. Przegrał 2000. No. 2000, tak. Pudło w Polsce, był czwartym gołębiem, no. A mimo to wylatał lepszy wynik w kategorii sport C, aniżeli słynny Armando, który został sprzedany za bardzo... No tak, grube pieniądze. Dokładnie. No i mówię, no po tym gołąbku mieliśmy ciężko z uhodowaniem dzieci, bo to z lotnikiem tak bywa. No, nie dało rady uhodować dziecko, które dorównałoby jemu, tak? Ale w 2018 roku postanowiliśmy zostawić jego dzieci do rozpłodu, no i to nam już super zaowocowało, jesteśmy zadowoleni, jego wnuki wyśmienicie nam siadają, tak? Liczymy na niego w przyszłości. Poszedł na zasłużoną emeryturkę, także... No. 5 lat był lotowany. 5 był lotowany. Z bardzo dobrymi wynikami. W swojej karierze od roczniaka po 2-3-4-latka reprezentował okręg Opole, tak, bo na ogólnopolskiej. Już jako roczny był, jako roczny, był najlepszym lotnikiem okręgu Opole i był na wystawie, tak, ogólnopolskiej. No. Także tutaj chciałbym dodać, że hodowcy mówią, że nie daje na wystawy, bo nie będzie lotnikiem. Ten czy wiele innych naszych gołąbków wielokrotnie były na wystawach ogólnopolskich i w następnych sezonach bardzo dobrze się sprawdzały, tak, tak, jako lotniki. Tak, on już jako roczniak wygrał nam lot z 500. To jest właśnie takie że roczny. Akurat był w formie, mówimy, damy go na 500, poszedł na 500 jako roczny, gdzie to nie stosujemy i wygrał ten lot. Pierwszy lotnik z kategorii Sport G w okręgu Opole. No i Brukselę też zaliczył. Zaliczył 950 km do nas i zameldował się jako szósty w całym okręgu Opole. Szósty w okręgu Opole z Brukseli. No, dobre gołębie potrafią. W oddziele usiadł. Pierwszy. Pierwszy i około 1,5 godziny nie było gołębia. Tak, a szósty w okręgu Opole. Samiczka o numerze 7991. Jest to nasza olimpika, Olimpik Lena z tego roku. Trzecia lotniczka okręgu, trzecia lotniczka Polski w kategorii Sport H. Między innymi ten gołąbek zdobył dwa razy pierwszy konkurs, no dużo czołowych konkursów, 2 lata lotowania, a bardzo dużo tytułów. W tamtym roku był to drugi lotnik okręgu Opole kategorii B, 3,52 koeficjent i w tym roku też druga lotniczka okręgu Opole 1,75 koeficjent. Także super lotnik. Te same wyniki uzyskała w kategorii A i B, bo gdybyśmy mu wystawili w kategorii A, no to był pierwszy lotnik
I w 2019 też by była pierwsza. Pierwszą lodniczką okręgu. Do A, ale no, poszła w B. Mówię, no to taki trochę z nią jest pech, no bo w tym roku też się okazało, że gdyby poszła w kategorii sport D, to byłaby drugą lodniczką Polski, a wystawiliśmy ją w H i jest trzecią lodniczką Polski. No ale mówię, no to z tym się nie trafi. Składa się wyniki, tak jak hodowca uważa. No a jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, wybitny gołąbek dla nas. Do Bukaresztu. Jedzie. Tak, wybitny gołąbek dla nas, bo gdyż ten gołąbek wygrywał u nas z lotów 300 km i był także drugi z lotu 700 km. Także to jest samiczka, która szła na wszystkie loty, takich gołębi, jakie my w naszym gołębniku preferujemy i oczekujemy, żeby te gołębie jednak latały na wszystkie trasy, wszystkie loty. No i to jest taki gołąbek. No i ten gołąbek też jest z naszej tej linii, z której opowiadałem, ze złotej pary, bo jest to wnuczka do złotej pary. Jej matka 20034 wydała nam dzieci, które zdobyły 6 razy pierwszy konkurs, tak? I między innymi ona 2 razy pierwszy konkurs, a ojciec tego gołąbka jest to wnuk Rudego. Także u nas te gołębie Wanda Nabele i gołębie też z Jonge Wandelara od braci Pał się bardzo dobrze wpasowały w te nasze gołąbki. No gdyż też to są gołębie średni, długi dystans i u nas to podpasowało, nie? I właśnie to jest Olimpika, jest takiego połączenia. Córka złotej pary razy wnuk Rudego. O, tu byśmy chcieli zaprezentować gołąbka 336062 z 11 roku. Wybitny nasz lotnik, ale także wybitny rozpłodowiec. Ten gołąb między innymi zdobył 2 razy pierwszy konkurs w oddziale namysłów. Jest to syn naszej pary asów okręgu, które dzieci i wnuki zdobyły 11 razy pierwszy konkurs, a bezpośrednio ten samczyk dał nam już dzieci, które zdobyły 3 razy pierwszy konkurs oraz wiele czołowych konkursów oddziału namysłów oraz wybitne nagrody, jak pierwszy lotnik oddziału, drugi lotnik oddziału, czołówka okręgu, to właśnie z tego samczyka. Czyli nie dość, że on był super lotnikiem, bo zdobył 2 razy pierwszy konkurs w oddziale, wydał nam także już zwycięzców lotów, jego dzieci, wnuki, to już jest u nas podstawa gołębnika lotowego. Z 11 roku samczyk to jest właśnie... 10-letni. Tak, 10-letni, a to jest to właśnie przedłużenie tej naszej linii zwycięzców asów okręgu, tak? Oprócz tych naszych podstawowych linii, o których wspominałem w gołębniku rozpłodowym, także cały czas wprowadzamy jakieś nowości. Te gołąbki Wanda Nabele, które u nas już są sprawdzone, już dały super rezultaty. Do tego mamy gołąbki Prangę od Huberta Borkera, które wprowadziliśmy w 2018 roku. Są to lotniki, które u niego były lotowane. Wykupiliśmy je z gołębnika lotowego. Także te gołąbki też u nas są, też się fajnie już wpasowały, już pod nich się dobrze gołębie pokazują, między innymi w tym roku drugi lotnik na młode oddziału namysłów to jest 100% po gołębiach Borkera. Tak. Gołąbki z Big Bossa, mamy u siebie syna Big Bossa, te gołębie też bardzo dobrze się sprawdzają na naszych warunkach. I do tego wprowadziliśmy te nowości gołąbków sprinterskie z Dirka van de Bulka, mamy u siebie wnuki Kitla, mamy u siebie wnuczki Olympic Rossity, także z tych gołąbków Kitla, z tych gołębki van de Bulka mamy fajne gołębie. No i te gołębie, można powiedzieć, w tamtym roku pierwszy raz mieliśmy na młode. No i jesteśmy bardzo dobrze zaskoczeni, co pokazały w lotach gołębi młodych, gdyż wypuściliśmy po jednej parze dwa młódki, tylko dwa młode. Obydwa młode zdobyły 6 na 6 konkursów i jeden gołąb okazał się najlepszym u nas w kategorii sport F. No tam miał chyba niecały koeficjent 7. Także z tych gołębi od Dirka van de Bulka, gdzie mamy bezpośrednio gołębie z Flanders Collection, też u siebie testujemy, wprowadziliśmy, no i na tą chwilę jesteśmy z nich zadowoleni. Zapraszamy na naszą aukcję gołąbków, która ukaże się na portalu Radka Gołąb Sieci. Przeznaczymy tam fajne, wyselekcjonowane gołębie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na zakończenie chciałbym w zbliżającym się sezonie życzyć Wam co najmniej takiego sezonu jak ten ubiegły. Może i lepszego. No dziękujemy, mówię, my co roku musimy udowadniać, co roku jesteśmy w tej czołówce, no i to jest wyzwanie dla nas też, żeby w następnym roku równie dobrze, albo jeszcze lepiej polecieć. I ta presja jest już od 11 lat, że tak powiem. No bez presji nie ma wyników, jak to się mówi. W piłce jest tak samo. Jak jest presja, to grażą jakieś stawki, tak? No to my tak samo mamy presję, żeby zdobywać te najwyższe te nagrody, tytuły. No i tak to jest, nie? Lepiej czuć tę presję i walczyć o te najwyższe miejsca. Tak, no bakcy sportowy musi być, tak? Żeby... Jeszcze chciałbym na sam koniec też podpowiedzieć, chodzi o rywalizację w naszym oddziele. Nasz oddział namysłów 0260
jest w ubiegłym roku 2020 był najlepszym oddziałem w okręgu Opole, jeśli chodzi o wyniki sportowe. Tak to jest też tak dla jest. Nas bardzo ważne, że lotujemy w najsilniejszym oddziele w okręgu Opole. Tak jest. Najwięcej hodowców zostało zrzeszonych, sklasyfikowanych. We wszystkich współzawodnictwach tak. sportowych. Dlatego życzymy sobie i kolegom z oddziału powtórzenia tego wyniku, żeby każdy, mówię, był w tej czołówce, walczył o najwyższe trofea, no i udanego sezonu 2021. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia.